Witajcie, tu Lego Świat 3. W tym odcinku pokażę Wam oficjalne amerykańskie już zdjęcie książek serii Legends of Heima, które już się ukazały w Ameryce. Zaczynajmy. Lecz zanim zaczniemy, to na stronie Squido, której link znajdziecie w opisie, możecie dokładnie przeczytać o tych książkach. Ja właśnie stąd pobieram informacje. Pierwsza książka to startowy podręcznik z naklejkami, komiksami, 64 strony, cena $5,99, której autor to Tracer West, który napisał wiele książek Ninjago. Tak oto właśnie się prezentuje okładka. Dobrze. Kolejna książka to pierwsza z czterech ksiąg, o której będzie historyjka o ataku poszczególnego plemienia. Tutaj jest atak krokodyli. Cena w Ameryce wynosi 4,49. Dobrze. Księga druga to jest Trzęście się wilków. Cena wynosi $4,49. Tak się prezentuje okładka. Książka to książka Lew oraz Orzeł z figurką Lawala oraz jakąś bronią i kulą chi. Cena $8,09. Jak i w większości serii Lego, tak i w tej serii ukaże się Brickmaster. Cena to $21,77. Dobrze. Kolejna książka to po polsku, tak jak z Lego Ninjago, zadanie naklejanie. $8,76. Kolejna książka to wczesne czytanie książek dla małych dzieci od drugiego roku życia. $2,76. Kolejne dwie książki to książki bitewne w twardej oprawie. Laval kontra Kraken i Lore kontra Wolf. I ukażą się one w marcu 2013 roku. Każda ma po 48 stron. Dobrze, to tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Nara.